W ogóle ostatnio widziałem zdecydowanie za dużo starych ludzi. A... Powyżej normy. Tak. Norma krajowa. Pięć starych ludzi na dzień. Muszę wejść do jakiegoś przedszkola, żeby sobie wyrównać stosunek starych ludzi do młodych ludzi. Tak albo, albo do szkoły. Skrajność, skrajność. Po prostu wejdę do przedszkola. Co pan tu robi? Patrzę na dzieci. Nie można? Tak bym sobie wszedł do przedszkola, siadł na ławeczce i po prostu z takim dużym uśmiechem patrzył na dzieci. Tak uśmiecha się do nich. Czemu pan patrzy na dzieci? Widziałem za dużo tych zmarszczonych. Fuj, teraz pomyślałem dzieci Boga. Pomyślałem o zmarszczonych dzieciach. Ej, Benjamin Button był zmarszczony. No właśnie. Fuj, gdyby wszystkie dzieci tak wychodziły. Wiesz, wchodzisz na jakąś porodówkę, a tam po prostu takie rzędy łóżeczek takich wielkich, pomarszczonych rodzynków. To by wyglądało jak w tym. Jak na początku 300. Właśnie nie, takie pomarszczone dzieci to po prostu rzucamy z góry, a te idealne tak. Zostawiamy. To tak z dachu szpitala. Właśnie z kopniaka. Żeby było, że powinno być takie specjalne miejsce na tyłach, na parkingu w szpitalu, jak są miejsca dla niepełnosprawnych i takie, takie wydzielone miejsce, na które się skopuje niepełnosprawne dzieci. Taki po szyb. Jak do pralni. Albo właśnie po prostu, wiesz, żeby był taki syp. Wrzucasz to dziecko do sypu, ono gdzieś tam zjeżdża. I na taką piramidę ląduje. Tak, albo po prostu do takiej niszczarki papieru. Tak wiesz, padaj. Z przerobione na płatki śniadaniowe. A wy się z tego śmiejecie, ale tak naprawdę było i tak jest w niektórych krajach. No oczywiście, na przykład u nas w Polsce. Nie. Na przykład gdyby tak nie było, miałbym teraz 5 braci. No tak. Uff. Tylko ty... A, no tak. Ty i jeszcze 2 braci chyba się uratowało. No, bo urodzili się normalni.